w maju zeszłego roku sprawdzaliśmy, jak w czasie pandemii radzą sobie elbląscy restauratorzy. Wówczas przy 80% spadku obrotów właściciele restauracji walczyli o zachowanie miejsc pracy. Czy po roku ich sytuacja się polepszyła? Ile osób zatrudniasz i czy pandemia miała jakikolwiek wpływ na twoją kadrę? W tym momencie 2 osoby, były to 4. Kuchnia, jakby cały zespół na kuchni został, a bar niestety musieliśmy pożegnać. Przez pandemię restauracje musiały skupić się tylko i wyłącznie na serwowaniu dań na wynos lub z odbiorem własnym. Jak bardzo to zmieniło waszą działalność? Jak bardzo musieliście się dopasować? Mieliśmy wcześniej też wynosy i dowozy. No jak nam odeszło miejsce, no to tak zupełnie skupiliśmy się tylko na tym i no trochę mniej było tego, nie? Wiadomo, że zawsze tutaj na miejscu lepiej zjeść i jednak na tym talerzu. No ale byli goście. Nie, jakoś nie opuścili nas zupełnie, tylko przychodzili, dzwonili, więc było mniej, ale daliśmy radę. Rok temu przyznałeś, że obroty spadły wam o 80%. Czy to się utrzymało? Troszkę było lepiej. Pierwsze 3 miesiące były najsłabsze, ale trochę pokombinowaliśmy. Trochę się nagimnastykowaliśmy, otworzyliśmy warzywniak, nowe promocje, nowe dania i myślę, że to dużo pomogło. Przyciągnęło to, rozumiem, też nowych klientów. Tak, bardzo dużo. Chociaż teraz od tych 3 dni, jak jest otwarte, widzę, że ci, co przychodzili cały czas na miejscu, to jakby wracają. Już teraz po tych 2 dniach widać, że wracają, bo po prostu lubią może na miejscu, nie chcieli zamawiać, ale wrócili. A nowych też bardzo dużo. Trochę reklama, Facebook, Instagram, no działaliśmy cały czas tak pełną parą. Wspomniałeś o warzywniaku, to nowe rozwiązanie, które u was się pojawiło, na czym polegało i czy dalej funkcjonuje? Nie mamy. No, chodziło o to, żeby zapełnić tą salę, bo była ona tak naprawdę bezużyteczna, więc stworzyliśmy stragan, warzywa, owoce, pieczywo. I mieliśmy warzywniak dodatkowo do tego, co jeszcze robiliśmy na wynos. Jak na to zareagowali klienci i co spowodowało, że zrezygnowaliście z tego pomysłu? Zrezygnowaliśmy właściwie niedawno, bo już gdzieś tam się pojawiła nadzieja, że tu na miejscu będzie można zjeść, więc no musieliśmy po prostu te stoliki zwolnić, ale odbiór super, bo tak naprawdę no tutaj w okolicy nie ma nigdzie ani warzywniaka, ani sklepu jakiegoś osiedlowego, takiego zwykłego, więc ten chlebek, te ziemniaki, jakiś tam pomidor, wszystko schodziło i to nas trochę też podratowało. Na pewno rozmawiasz z innymi restauratorami, nie tylko w Elblągu, może też i w Polsce. Jak nastroje w branży gastronomicznej na chwilę obecną? No teraz wszyscy cieszą się i no mówię, jest pełna euforia, ale no jak to się zaczynało, no to wiadomo, że ta pomoc, myślę, gdzieś tam z rządu przyszła troszkę za późno, bo też mieliśmy właśnie te 3 miesiące takie ciężkie, tam gdzieś w grudniu chyba dopiero dostaliśmy tą pierwszą pomoc, więc wszystko to, co odłożyliśmy, wakacje, no to już się skończyło, nie, po tych 3 miesiącach. A wiadomo, że działamy jakby z dnia na dzień, bo nie wiemy, czy będą ludzie, czy nie będzie ludzi i trzeba cały czas myśleć na bieżąco. No ale myślę, że teraz ci, co przetrwali, nie zamknęli, to już będą mieli spokojną głowę, bo jednak widać, że ludzie chcą wyjść na miasto, zjeść na talerzach, zjeść w ogródkach i ten weekend też pokazał to, że naprawdę są chęci. Wspomniałeś o pomocy, którą otrzymaliście w grudniu. Na ile ci się udało skorzystać z tarczy antykryzysowej? Ja skorzystałem z 5000 i 2080. No i właściwie tyle. Nie udało mi się skorzystać z tej pomocy, takiej największej, co była zależna od zarobków. No tylko dlatego, że te miesiące zimowe zawsze są słabsze, więc ten spadek nie był w porównaniu do zeszłego roku aż na tyle słaby, żeby dostać tą pomoc. Ale no mówię, mały lokal, 2 ludzi tylko zatrudniałem, więc mi to pomogło. Jak ktoś już ma większy lokal, większe opłaty,
to na pewno było ciężej. Czy obawiasz się czwartej fali? Trochę tak, trochę nie. Myślę, że już przez te 8 miesięcy wypracowaliśmy sobie te wszystkie sposoby tutaj na to, żeby jednak poradzić sobie. Myślę, że nawet jakby mieli zamknąć i były znowu wywozy i na wynos, no to jednak, no, nie wiem, myślę, że zaszczepionym na przykład osobom, no, nie zabronią wejść do środka, no bo my jesteśmy, też będziemy na pewno zaszczepieni, ja już jestem, więc chociaż to na pewno będzie działać. Mhm. Myślę, że będzie lepiej. A jak z perspektywy tego roku oceniasz wprowadzone obostrzenia? Czy twoim zdaniem była konieczność, żeby zamykać restauracje i to na tak długi czas? No trudne pytanie. Myślę, że no trzeba było chyba, no, bezpieczeństwo przede wszystkim, ale strasznie szybko weszły te obostrzenia, no i nikt się nie spodziewał, że to będzie już zaraz po, we wrześniu, w październiku. No ja też zupełnie nie byłem przygotowany na to, wchodziliśmy z nową kartą, karta miała wyjść od soboty, właściwie weszła od soboty i w sobotę nas zamknęli, więc nie, no, te całe jedzenie, to wszystko co było dziś zamówione, przygotowane, no to wiadomo, że się nie sprzedało. I tu bym trochę więcej informacji jakbyśmy dostawali, to by było, myślę, że przydatne dla nas. Od 15 maja mogą funkcjonować ogródki. Czy to jest taki krok w kierunku normalności, który oczywiście i daje to jakąś taką nadzieję na to, że będzie w końcu normalnie? Tak, aż ciarki mam, aż bo naprawdę no radość jest wielka, bo są goście, no tutaj widać od razu pełno cały czas i wszyscy zadowoleni. No i jak mówię, no z dnia na dzień planujemy, więc widać od razu, że jest dużo, dużo lepiej. Czego można ci życzyć na ten jeszcze pandemiczny czas? Szybkiego otwarcia, żeby tutaj w środku można było zjeść. No i dużo gości, wiadomo, że jak są ludzie, to te restauracje będą działać. To w takim razie tego życzę. Dużych obrotów. Dziękuję.